Szpital Śląski w Cieszynie otrzymał dziś dwie nowe karetki. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tysięcy złotych, z czego kwota 300 tysięcy pochodziła z budżetu powiatu cieszyńskiego. Pozostałą część sfinansował szpital ze środków własnych na inwestycje. Do czego pojazdy będą wykorzystywane? One obsługują szpital, czyli naszych pacjentów, którzy wymagają odwozu do domu po hospitalizacji, bądź wymagają przywiezienia do nas, a to takie jest zalecenie, a jest to nasz pacjent, który korzysta systematycznie z naszych na przykład poradni czy oddziałów, jak również, co jest najważniejsze, będą służyły transportom międzyszpitalnym. To jest taka sytuacja, kiedy musimy pacjenta przewieźć do ośrodka wyższej referencyjności bądź do innego szpitala. Mamy zagwarantowane tutaj takie wykonanie tej usługi przez podmioty, z którymi mamy umowy podpisane. Niemniej praktyka jest taka, że nieraz bardzo długi jest czas oczekiwania na realizację tej usługi, a stan pacjenta wymaga natychmiastowego transportu. I wówczas te ambulanse będą wykorzystywane, wtedy siada nasz lekarz, który pilnuje pacjenta na czas transportu, zabezpiecza go i bezpiecznie go dowozimy do docelowego szpitala. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.